Super ciężarówka! Jest noc w mieście samochodów, a wszyscy śpią. Wow! Mało brakowało, Piklu. Co tu się wyprawia? Jedziesz zobaczyć, co? Tylko uważaj na siebie. To Dane! Dźwig demolujący. On rozwala nasze miasto. Myślisz, że jest lunatykiem? Masz rację. Wciąż ma na sobie opaskę na oczy. Obudź go może. Głośniej, Piklo. O kurcze. Wygląda na to, że będziemy potrzebować czegoś bardziej głośnego, żeby go obudzić. Dobry pomysł. Zawiadommy super ciężarówkę. Karl, wyjrzyj za okno. Pikla potrzebuje pomocy super ciężarówki. Dane lunatykuje i rozwala nasze miasto, a nic nie jest w stanie go obudzić. Czas na transformację! Będziesz potrzebował czegoś naprawdę głośnego. Pojazd z syreną? Doskonale! No, to się nazywa głośniej. Dane będzie musiał się obudzić. Super ciężarówka już jest! To nieprawdopodobne! On wciąż śpi! Głośniej, super ciężarówko! Jeszcze głośniej! Udało się! Obudził się! Dane, ty lunatykowałeś! I przy okazji rozwalałeś nasze miasto samochodu! O kurcze! Wygląda na to, że syrena superciężarówki obudziła też naszych sąsiadów. Dane'owi jest bardzo przykro. Mówi, że zaraz naprawi ten cały bałagan. To miło z twojej strony, Piklo. Z pewnością Dane będzie zadowolony z pomocy. Doskonały pomysł! Super ciężarówka puści fajną muzykę przez swój głośnik, dzięki czemu sprzątanie będzie bardziej przyjemne. Do zobaczenia! Super ciężarówka! Wow, tylko spójrz na Penny latającą po niebie. Dzień dobry, Penny. Co dzisiaj porabiasz? Och, dostarczasz towary dla Karla? A po tej dostawie masz jeszcze tylko jedną? O nie, Penny, uważaj! Nie! Penny! Tak mocno spadła na ziemię, że aż pękło jej koło. Biedna Penny. Zobacz, tam jest Amber i Karl. Penny ma twój towar, Karl, ale nie będzie w stanie dostarczyć twoich towarów, Amber. Jest ranna. Amber, czy pomożesz Penny? Masz rację. Potrzeba będzie nam trochę leków. Ale co z tym zrobimy? Dobry pomysł, Penny. Zawiadommy super ciężarówkę do pomocy. Gdzie idziesz, Karl? Wow! Sekretne przejście? A one prowadzi do twojej sekretnej jaskini? Ta jaskinia jest w dechę klawa! Co się tym razem przetransformujesz, Karl? Transformacja! Wow, wyglądasz zupełnie jak prawdziwy samolot. Ruszajmy w drogę. Ponieważ nie jesteśmy na lotnisku, będziesz musiał użyć tej drogi jako pasa startowego. Na szczęście nie ma tu ani domów, ani samochodów. Gotowy do startu? Lecisz, super ciężarówko! Tam jest Frank! Zobacz, a tam jest Mat! Właśnie zatrzymał pirata drogowego! Dobrze, ruszajmy po towar. I już jesteśmy na miejscu. Musisz zabrać te pudełka dla Amber. Wspaniale! Lećmy teraz na lotnisko! Zobacz, Karl, to jest lotnisko! Amber i Penny już czekają! Powinniśmy zobaczyć Hectora i super ciężarówkę lada chwila. Już trochę ich nie ma. Świetne lądowanie, super ciężarówko. Dobrze, rozładujmy towar. Zobacz, Penny, to są leki, dzięki którym Amber cię wyleczy. Proszę bardzo, Penny, czy czujesz się już lepiej? Do zobaczenia, Penny! Wspaniała robota, super ciężarówko. Dziękujemy ci za uratowanie nas. I proszę, podziękuj Karlowi, kiedy go spotkasz. Do zobaczenia! Lakiernia Toma! Hej, Tom! Co zamierzasz zrobić z tym hełmem astronauty? Przerabiasz Rockiego rakietę na Buzza Astrala? Wygląd astronauty będzie do ciebie pasował idealnie, Rocky. Od jakiego koloru zaczniemy, Tom? Potrzebujemy dwóch podstawowych kolorów? To niezwykłe. Oczywiście, Buzz Astral ma biały kombinezon i purpurowy strój. Teraz musimy pomalować twoją głowę na purpurowo, Rocky. Dziwnie wyglądasz, Rocky. Czy wszystko w porządku? Świetnie, zatem możemy kontynuować. Czy użyjemy zielonej farby, żeby pomalować szczegóły na jego kostiumie? Więc w takim razie powinniśmy użyć małego pędzelka. Słyszałeś, Rocky? Tom powiedział, że to może łaskotać. Teraz najtrudniejszy element przebrania. Tylko się nie ruszaj, Rocky! To jego panel kontrolny? Ale tam nie ma żadnych guzików! Haha! Tutaj są! Wygląda na to, że już prawie skończone, Tom. Ach tak, oczywiście potrzebuję skrzydła. Trochę to zajmie, żeby je wykonać, prawda? Już je przygotowałeś? Wow, to jest dopiero dobra robota. Ale klawo! Tom mówi, że ma dla ciebie jeszcze jedną specjalną funkcję, Rocky. Wszystko w porządku? Czujesz się trochę nieswojo? To nie brzmi za dobrze. Okej, Rocky. Tom mówi, że możesz już startować. Czy jesteś gotowy? 3, 2, 1. Pełna moc! Co się stało? Czemu nie lecisz? Ha, wygląda na to, że Tom o czymś zapomniał. Oczywiście, Buzz Astral ma przełącznik start i stop. Wygląda na to, że jesteś w pozycji start. Gotowy spróbować jeszcze raz, Rocky? Okej. 3, 2, 1, pełna moc! I poleciał! Na koniec świata i jeszcze dalej! Świetna robota, Tom. Jak zawsze zresztą. Lokomotywa Troy. Troy, kiedy burza już minie, powinniśmy pojechać i upewnić się, że wszyscy są bezpieczni. Zobaczmy, co u naszych przyjaciół. O kurczę, całe to siano blokuje ruch na drodze. Czy któryś z tych pojazdów może usunąć te siano z jezdni? Dobry pomysł, Troy. Możemy użyć tej platformy do załadowania siana. Ale jak je podniesiemy z drogi? Musimy pojechać do miasta samochodów i poszukać pojazdu, który nam pomoże. Okej, poszukajmy naszego nowego przyjaciela. Spójrz na te kontenery. Każdy z nich zawiera części do zbudowania nowego pojazdu. Który pojazd pomoże nam usunąć te siano? Ambulans? Walec? A może traktor? Świetny pomysł! Traktor idealnie nada się do tego zadania. Już nadjeżdża. Dobrze. Jedźmy teraz z powrotem na farmę i posprzątajmy te siano. Okej, Troy. Zbudujmy nasz traktor. Najpierw rozładujmy części. Wow! Już prawie gotowe! Witaj, traktorze! Miło nam cię poznać! Jak masz na imię? Ben? Witaj w mieście samochodów, Ben! Troy, Ben został stworzony do pracy na farmie! Mamy dla ciebie bardzo ważne zadanie. Burza wymiotła siano na wszystkie strony i teraz blokuje ruch na drodze. Ben, czy możesz użyć swojego uchwytu, żeby pozbierać sianka i ułożyć je na tej platformie? Wow, jesteś bardzo szybki! Już prawie gotowe! Nie zapomnij o tym ostatnim! Wspaniale! Droga jest oczyszczona! Masz rację, Troy. Ben, musimy przenieść te siano bliżej stodoły. Możesz to dla nas zrobić? Wspaniała robota, Ben. Dziękujemy. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa, przyjaciele. Widzimy się w następnym odcinku. Super ciężarówka. Mamy Wigilię i mieszkańcy miasta samochodów są już gotowi na przyjęcie Świętego Mikołaja. Chwila, a to kto? Czy to jest? Czy to może być? Nie, to nie może być on, prawda? O nie, on chyba ma kłopoty. Możemy uratować go tylko w jeden sposób. Zawiadommy super ciężarówkę. Karl, mamy sytuację wyjątkową. Sanki Świętego Mikołaja mają awarię, więc musimy prosić cię o pomoc, żeby uratować nasze święta. Lepiej szybko jedź do jaskini i przetransformuj się. Ale czy już wiesz, w który pojazd się przetransformujesz, Karl? Wow! Jesteś największymi, najjaśniejszymi sankami na świecie, super ciężarówko! Wow, wygląda na to, że mamy tu całkiem sporą ilość prezentów, które muszą być dostarczone, jak szybko się da. O właśnie, idealnie. Tam jest garaż Toma. A tam jest pas startowy. To musi być lotnisko. I wygląda na to, że Penny i Hector byli grzeczni w tym roku. A tu mamy szpital i jest Amber. Chyba śpi. Małe samochodziki na pewno się ucieszą z tej nowej huźdawki. Udało się, super ciężarówko. Świetna robota. Sprawiłeś, że wszyscy mieszkańcy miasta samochodów są bardzo szczęśliwi. A w szczególności jeden z nich. Do zobaczenia, przyjaciele! Wesołych świąt! Do następnego odcinka! Transformers Karl! Cześć, Ethan! Co się stało? Wyglądasz na chorego. Czy wszystko w porządku? Definitywnie potrzebujesz odpoczynku. Ale budowa nowego mostu musi być ukończona na dzisiaj, a tam ciebie potrzebują. Och, nie martw się już, Ethan. Wszystko będzie dobrze. Możemy poprosić Karla Transformersa, żeby cię dzisiaj zastąpił. Ty tu sobie odpocznij, a ja po niego pojadę. Hej, Karl! Ethan jest dzisiaj chory, a bez niego budowa mostu nie może być ukończona. Potrzebujemy twojej pomocy. Pomożesz nam? Świetnie, zatem do dzieła. Wow, to miejsce jest naprawdę fascynujące, Karl. A więc, w jaki pojazd się teraz przetransformujesz? Wywrotkę! Tak myślałem. Czas na transformację, Karl. 3, 2, 1! Skrzynia transportowa do przewożenia materiału. Następnie lusterka wsteczne. Świetnie! Wyglądasz prawie jak Ethan. Dobrze, jedźmy teraz na plac budowy i zbudujmy ten most. Zobacz, Karl! Dźwig Charlie już na nas czeka! Przenieśmy te kostki na drugą stronę. Wspaniale, Karl! Teraz przetransportujemy ten ładunek. Och, nie jesteś pewien, gdzie wyładować to, Karl? Nie martw się, pokażę ci. Chodź ze mną. Tak, najpierw w lewo. Widzisz? Właśnie tam musimy wyładować to. Jeszcze trochę zostało. Wróćmy i przenieśmy pozostałe ładunki. Tak jest. Teraz jedziemy je rozładować. Wspaniale, Karl. Już mało zostało. Wspaniale, Karl. Skończyliśmy. Świetna robota, Karl. Dziękujemy za twoją pomoc. Czas udać się do domu. Pa, Karl. Do zobaczenia wkrótce. Transformers Karl. Cześć, Mat. Jak się dziś masz? Mat, ta wyścigówka jedzie stanowczo za szybko. Musimy ją szybko złapać, zanim spowoduje jakiś wypadek. Hej, Mat, co się stało? Czemu się zatrzymałeś? To nie najlepszy moment na awarię, ale to nie twoja wina, Mat. Już dobrze, mam pomysł. Możemy poprosić Karla Transformersa, żeby cię dziś zastąpił. Hej, Karl, potrzebujemy twojej pomocy. Mat, radiowóz policyjny musi schwytać pirata drogowego. Pomożesz nam? Świetnie! Zatem do dzieła! A więc, w który pojazd przetransformujesz się tym razem? Radiowóz policyjny? Oczywiście! Czas na transformację! Idealnie! Jesteś już gotowy do pościgu! Dobrze, a teraz złapmy tego pirata! Gdzie on może być? Ostatnio był widziany na autostradzie. Sprawdźmy tam. Idealnie, jesteśmy na autostradzie. A teraz będziemy wypatrywać tego łobuza. Tam jest! Widzisz go, Karl? To ten pirat! Szybko, łapmy go! Bardzo dobrze, Karl. Gazu. Hej, zatrzymaj się! Jedziesz za szybko! Karl, on cię nie słucha! Musimy go wyprzedzić i zmusić go do zatrzymania się! Tak jest, super ciężarówko. Jeszcze szybciej. A teraz go wyprzedźmy. Wspaniale. Dobra robota, Karl. Muszę o tym powiedzieć Mattowi, że wszystko jest już pod kontrolą. Dziękujemy ci za pomoc, super ciężarówko. Podziękuj też Karlowi. Do zobaczenia wkrótce. Cześć Troy, jak się miewasz? Wieziesz te towary do miasta samochodów? Troy, uważaj! O nie! Jesteś cały, Troy? Możesz wstać na koła? Ten transport musi być dostarczony dzisiaj. To bardzo ważna sprawa. A ty definitywnie potrzebujesz pomocy. Nie martw się, Troy. Zaraz poproszę Karla Transformersa, żeby dokończył te zadanie za ciebie. On na pewno nam pomoże. Poczekaj tutaj, a ja go zawiadomię. Hej Karl! Troy, pociąg towarowy potrzebuje twojej pomocy z transportem. Przyjedziesz do niego? Świetnie! Zatem cała naprzód. Uwielbiam te miejsce, Karl. A zatem, w co się przetransformujesz tym razem? Oczywiście, w lokomotywę. Czas na transformację. Ale klawo. Tylko spójrz na te koła. Wow, wyglądasz zupełnie jak nowy pojazd. Mega wdechę. Wyglądasz prawie jak Troy. Okej, teraz znajdźmy Troja. Zobacz, Karl, Troy tam na nas czeka. Gaz do dechy. Karl, najpierw postawmy wagony z powrotem na tor. Świetna robota. Wyluzuj, Troy. Karl upewni się, że wszystkie towary znajdą się na miejscu nawet przed czasem. Mamy już pierwszą stację. Karl, zobacz, tam jest Tom. On potrzebuje pierwszy kontener, w którym są części zamienne do naprawy aut z miasta samochodów. Wyśmienicie, Karl. Okej, jedziemy teraz na następną stację. Hej, Franek, wóz strażacki już na nas czeka. Cześć, Franku. Mamy twój kontener. A teraz jedziemy na ostatnią stację, Karl. Zobacz, tam czeka Mat. Proszę bardzo, Mat, to jest dla ciebie. Cóż, wszystkie towary już rozwiezione. Dziękuję ci bardzo, Karl. Uratowałeś nas. Czas wracać do domu. Pa, pa, Karl. Do zobaczenia wkrótce. Transformers Karl. Cześć, Gary, co się stało? O nie! Z twojej opony zeszło powietrze! I co teraz zrobisz? A do tego musisz dzisiaj dokończyć pracę! Nie martw się, Gary. Możemy poprosić Karla Transformersa, żeby cię dzisiaj zastąpił. On na pewno nam pomoże. Świetnie! Znajdźmy więc Karla! Hej, Karl! Gary śmieciarka potrzebuje twojej pomocy! Przyjedziesz? Wspaniale! Zatem w drogę! W który pojazd się dzisiaj przetransformujesz, Karl? Oczywiście, w śmieciarkę! Czas na transformację! Najpierw tylny zbiornik, potem tylnia klapa. A na koniec mechanizm podnoszenia kubów ze śmieciami. Idealnie, Karl. Teraz jedźmy do Garego. Zobacz, Karl! Gary tam na nas czeka! Już jesteśmy z pomocą, Gary! Zatem do dzieła! Opróżnijmy ten kubeł prosto do zbiornika. Świetnie! Wspaniale! Wspaniała robota, Karl! Pozostał już tylko jeden kubeł! Brawo! Tak jest! Idealnie! Już wszystko posprzątane! Uratowałaś Garego! Dziękujemy ci, Karl! Czas udać się do domu! Pa, Karl! Do zobaczenia później! Pa, Gary! Transformers Karl! Hej, Francis, co się stało? O nie! Jedno z twoich widełek się zgięło! Jak teraz przeniesiemy resztę ładunków? O kurcze! Musisz samemu skończyć tę pracę już dzisiaj? Definitywnie potrzebujesz pomocy. Nie martw się, Francis. Możemy poprosić Karla Transformersa, żeby cię zastąpił na dzisiaj. On na pewno się zgodzi. Poczekaj tutaj, a ja zawiadomię Karla. Hej, Karl, obudź się! Potrzebujemy twojej pomocy! Francis, wózek widłowy potrzebuje twojej pomocy z przenoszeniem towarów. Przyjedziesz? Świetnie, zatem w drogę! Który pojazd się dzisiaj przetransformujesz? Oczywiście, w wózek widłowy. Czas na transformację! Idealnie! Wyglądasz prawie tak samo jak Francis! Pojedźmy go znaleźć! Zobacz, Karl! Jest tam i na nas czeka! Francis, zobacz, kogo przyprowadziłem! Świetnie! Zatem do dzieła! Super! Karl, pozwól, że powiem ci, dokąd zawieźć te pudełka! Za mną! Prosto przed siebie, teraz w lewo... O, właśnie tam! Tak, właśnie tutaj mamy przenieść te pudełka. Świetna robota, Karl. Jeszcze tylko kilka pudełek. Bardzo dobrze. Idealnie. Już prawie skończone. Musisz je wszystkie wyładować tam, Karl. Dobra robota. A więc cała praca jest już wykonana. Dziękujemy ci bardzo, Karl. Uratowałeś nas. Czas udać się do domu. Do zobaczenia, Karl. Pa, pa. Tom Holownik. Wesołych świąt, Tom! Co dzisiaj porabiasz? Pomagasz małym samochodzikom dekorować choinkę? Ona wygląda świetnie. Brrr, ale tu jest zimno. Cześć, Kari. To musi być niełatwa praca przy produkcji tych cukrowych laseczek. A co to za hałas? Maszyna się zablokowała? O nie! Lepiej szybko zawiadommy Toma Holownika. Tom! Gary, cukierkowóz potrzebuje twojej pomocy. Możesz tam pojechać? Wybaczcie, mała Amber i Lili. Jak tylko załatwimy tę sprawę, natychmiast wrócimy do dekorowania choineczki. Nic się nie martw, Kari. Scholujemy cię z powrotem do garażu i zaraz rozwiążemy ten problem. Już blisko. Wow, Tom! Małe samochodziki udekorowały twój cały garaż! Rzućmy okiem na twoją maszynkę, Kari. A to co? Czy to lód? Myślisz, że maszyna do robienia słodyczy Kari zamarzła, bo na dworze jest mróz? Sprawdzimy to? Miałeś rację, ale nic się nie martw, Kari. Zaraz cię rozgrzejemy. Co to? Grzejnik? Świetny pomysł. Czujesz się lepiej, Kari? Wspaniale! A to jest dla ciebie, Tom! Czy jest coś, co możemy zrobić, żeby Kari już więcej nie zamarzła? Jak się teraz czujesz, Kari? Cudownie! Czy to już wszystko, Tom? Jeszcze nie? A to co? Nowy silnik dla maszyny do robienia słodyczy? Wow! To przewspaniały prezent świąteczny! Od teraz będziesz mogła produkować 2 razy więcej cukrowych laseczek. Czy Kari może już wracać do domu i kontynuować produkcję? Dobrze. A Kari, a Tom, wesołych świąt! Tom Holownik! Witaj, Henryczku! Jak się dziś miewasz? Pomagasz Jeremu wyścigówce przygotować się do dzisiejszego wyścigu? Gotowi? Do biegu? Start! O nie! Te 2 samochody cię wyprzedziły, Henryczku! Gazu, szybko! Brzmisz na bardzo zmęczonego! Zwolnij! Zobacz, tam jest Tom Holownik! Hej, Tom! Co porabiasz? Jeździsz dookoła i sprawdzasz, czy ktoś nie potrzebuje twojej pomocy? Cóż... Henryczek czuje się dzisiaj bardzo źle. Dlaczego, Henryczku? Czuje się, jakby wszystkie auta w mieście samochodów były szybsze od niego. Czy jest coś, co możemy zrobić, Tom? Świetnie! Co to będzie? Chcesz scholować Henryczka z powrotem do garażu i zobaczyć, czy da się go jakoś odmłodzić? Co o tym sądzisz? Nie? Już nie bądź takim smutasem, Henryczku. Czy nie chciałbyś jeździć tak szybko jak Jerry? A może nawet pokonałbyś go w wyścigu? Zabierzmy Henryczka z powrotem do garażu. Świetnie! Już niedaleko. I już jesteśmy. Co najpierw zrobimy, Tom? Zajrzymy pod maskę? Świetny pomysł. Co o tym sądzisz? Sądzisz, że jest problem z silnikiem Henryczka? Spróbujmy go zatem naprawić. Co najpierw zrobimy? Wyczyścimy filtr? Okej, poszukajmy jakichś narzędzi. Czego szukamy? Sprężonego powietrza? Dobry pomysł. Wyciągnijmy najpierw cały silnik, a teraz go przeczyścimy. Tylko spójrz na ten kurz! Świetna robota, Tom! Czy silnik Henryczka jest już gotowy? A to co? Nowy pasek rozrządu? Świetny pomysł! Czy potrzebujemy jeszcze jakichś narzędzi? klucz? Dobrze myślisz. Czy to właściwy rozmiar? A może mniejszy będzie potrzebny? Idealnie! To co najpierw zrobimy? Poluzujemy śrubki? Dobry pomysł! Ostrożnie. Fantastycznie! Zobaczmy, czy nowy pasek pasuje do silnika. Genialnie! O kurczę, ten kaszel nie brzmi dobrze. Nic dziwnego, że Henryczek nie mógł dogonić Jerego. Pomożemy mu, Tom? Czego potrzebujemy? Nowego wydechu? Świetny pomysł! Pasuje? Doskonale! Wypróbujmy go! Jak się czujesz, Henry? Super! Wracamy na tor? Hej, Jerry! Zobacz, kto wrócił! To Henryczek! I wygląda zupełnie jak nowy! Gotowi? Do biegu, start! Doskonale, Henryczku! Pa, Tom! Do zobaczenia później!